Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu: Jak Wikipedia zmienia świat? No i jak się zastanowić, w którym momencie powinniśmy zmieniać świat? no to należałoby dotrzeć do młodych ludzi. Dlatego zaprosiłem dzisiaj do studia panią Wiolettę Matusiak. Dzień dobry. Jesteśmy po imieniu, więc będziemy sobie mówić po imieniu. Wioletta pracuje w Zespole Edukacji Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Zgadza się. Zajmujesz się taką działką edukacyjną w ogóle. Masz kilka projektów, a jednym z nich to był właśnie projekt o dobrym klimacie, tak, to znaczy z edukacją klimatyczną i wiki szkole. Zgadza się. Cofnijmy się tak dwa lata wstecz. To był czas, kiedy szukaliśmy rozwiązań na edukację zdalną kiedy szukaliśmy w jaki sposób mówić o Wikipedii w połączeniu z ważnymi tematami, które dotyczą nas wszystkich. Dlatego padło właśnie, żeby zająć się tematem klimatu, tematem w ogóle ekologią, bo tam mówimy też o recyklingu, mówimy tam też o wodzie tak i o problemach związanych z, z wodą i z jej brakiem właściwie. Więc tam są różne tematy ekologiczne poruszane. Pomysłodawczynią była Klara, a wykonawcą była firma InterSero. No i z ramienia Wikimedia... Ja byłam odpowiedzialna za taką metodykę za to, żeby te scenariusze, które powstają, miały taką, że tak powiem, nowoczesną formę. No właśnie, bo musimy wrócić do tego, że w wyniku tego projektu na początku powstały scenariusze lekcji, które były konstruowane wspólnie z nauczycielami, czy tylko nie, im nie, zostały nie. przedstawione? Nie, nie, one były konstruowane właśnie z firmą InterSero, oni zajmują się tym tematem bardzo szeroko i są też autorami takich pakietów do szkół. Tutaj właśnie fizycznych pakietów. Takich pakietów, tak, bo no, m, oczywiście mamy tutaj cały zestaw, wszystko, co robimy, jest na otwartej licencji do wykorzystania, więc tutaj wszystko można sobie wydrukować. Nawet na, na wolnych licencjach, tak. Natomiast mamy też 14 szkół, które zgłosiły się do takiej naszej pilotażowej ogólnopolskiej akcji Wiki Szkoła. I te szkoły otrzymały zestaw m, tych pakietów, warto zaznaczyć, że są to trzy. Bo trzy scenariusze dotyczące trzech obszarów, czyli recykling i odpady, klimat i woda. No i to też poszło do szkół w postaci takiego dużego worka, w którym znajdowały się trzy drewniane pudełka, jako takie niespodzianki, a w środku w tych pudełkach znajdowały się pomoce, które skupiają uwagę uczniów, ale też pomagają zrozumieć pewne ekologiczne sprawy, na przykład kostka. Rubika którą układamy, no, no trzeba znać algorytm, prawda? Czy musi być po kolei? No, jak tak sobie kręcisz, to nie, nie łożysz kostki Rubika, prawda? Musisz znać pewien algorytm. No i żeby być ekologicznym, prowadzić też ekologiczne życie, do którego też pokazujemy młodym ludziom, w jaki sposób segregować odpady, na przykład, tak? co to znaczy Piramida 5R, więc tam też jest pewien algorytm, tak? Więc w taki trochę nieoczywisty sposób łączymy różnego rodzaju gry, różnego rodzaju skojarzenia w tych pakietach edukacyjnych. Więc na przykład był Stomachion, była Kostka Rubika. No to opowiedz właśnie, co tam jest w takim pakiecie? Bo rozumiem, że to na razie pilotażowy był projekt, ale on się będzie rozszerzał. Hmm, no zobaczymy. Jeśli będzie, on się nawet już rozszerzył, bo oprócz tego, że powstały trzy scenariusze, co jest też jeszcze ważne, żeby to było trochę interdyscyplinarne, tak? Żeby nauczyciele, chcieliśmy, chcieliśmy pokazać też, że nauczyciel każdego przedmiotu może mówić o klimacie. Może mówić o problemach ekologicznych, mm. może mówić o segregowaniu śmieci. I próbowałyśmy wyłapać to, co może na ten temat powiedzieć chemik uczniom, jak może zrobić projekt, jak może biolog, jak może polonista, czy może, prawda? Więc jakby pod takim kątem te scenariusze są opracowane. No I o i... czym polonista mówi? <laughs> Trzeba było się wczytać. Już w ten scenariusz tego jest tam bardzo, bardzo dużo. Dla polonistów pracowaliśmy na metodzie design thinking. I opis postaci, na przykład, no właśnie, tak? Aha. Więc w design thinking masz personę. I kiedy projektujemy, na przykład, rozwiązania dotyczące klimatu, zmian klimatu, i zastanawiamy się, to uczniowie rysując taką personę, właśnie tutaj opartą, właśnie o metodologię design thinking, zastanawiają się i projektują. Tak naprawdę pracując już na takim narzędziu marketingowym, mocno takim, prawda, z biznesu, tak, tworzymy personę. Personę się tworzy, jak się jakiś produkt wypuszcza, prawda. My jakby wiemy o tym, że ja, nie wiem, produkuję zabawkę dla dzieci, kto będzie odbiorcą i tworzę sobie personę tej, tej postaci, tak. Czyli tą osobę tak. tego odbiorcy. I uczniowie też dostają taką personę, gdzie muszą się zastanowić, jakby kim ona jest, prawda, dlaczego ona na przykład jakby, no, nie segreguje tych śmieci, nie, co ona robi. I poznajemy, jakby w tej metodologii design thinking jest tak, że poznajemy tą personę po to, żeby ją zrozumieć. Nie? I niekoniecznie jest tak, nawet jest tam tak, że, że piszemy sobie, to jakie są podstawowe, jakie, jakie słówka takie charakterystyczne dla tej persony. Nie? I powiem ci, że dzieciaki robiły, no pamiętam ostatni warsztat w Krakowie. I wydawało mi się, że Bo oczywiście tam jest też praca w grupach, więc to jest też dla dzieci, wiesz. Nie zawsze dzieci pracują w grupach i są nauczone pracy. No tego brakuje. Pracy grupowej, więc oni nad tą personą pracują w grupach. No i na początek, tak niższe klasy, szósta klasa szkoły podstawowej, to są takie, o, no, trochę prześmiewczo, wiesz, dorysowały tam peta albo jakąś tam butelkę, że to jest taki człowiek nieekologiczny, próbowały go, ale słuchaj, y i oni później zaczynają go analizować, prawda? Jakby, no i przechodzą te kolejne tam rzeczy i pro zaczynają projekt, robią, Duże mózgów, projektują dla niego rozwiązanie, i teraz zastanawiają się, co można by było zrobić, żeby ten człowiek, ta wasza persona, żeby on jednak był ekologiczny. Tak? Aby tego pyta wyrzucił do śmieci, a nie. Segregować na śmieci, na przykład, tak? Albo zaczął zakręcać wodę, albo. No, no tam to zależy, to było też tak, że dzieci te mają dowolność. I wybierają sobie, tworząc tą personę, one same, jakby wiesz, obserwują. No, to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo one, bo ja mam takiego sąsiada, tak? a ja mam kogoś tam w rodzinie, albo, no i dzieci to powiedzą, dzieci to widzą. To jest w ogóle fenomenalne. I teraz. Chłopaki, wydawało mi się, że właśnie te, te, z, te z tym petem, nie? Wydawało mi się, że oni nie zrobią nic, no bałam się właściwie, że oni tam może, jakby no skończą ten warsztat, to nic tam nie wypłynie z tego takiego dobrego i bardzo byłam w błędzie. Oni wymyślili mandat pozytywny. Wyobrażasz sobie? Mandat pozytywny dla człowieka, który postanawia się zmienić. Nie? Aha. Co ty na to? Mandat pozytywny. No wiesz co, o, ty, o to chodzi. To znaczy w, w procesie design thinking rozwiązania mają być z kosmosu. Mają wychodzić poza w ogóle wszelkie nasze ograniczenia, tak? I my się im potem oczywiście przeglądamy i analizujemy i robimy, wiesz, tam sobie słota czy robimy sobie inne, innymi narzędziami dalej pracujemy. Ale to, że oni mieli takie rozwiązanie, tak? Słuchaj, pozytywne. Nie, że będziemy karać go, tylko my mu damy mandat pozytywny. W ogóle no, fenomenalnie wyglądają te warsztaty, bo to są warsztaty. Oczywiście mamy też problemy, bo szkoła nie jest dostosowana do tego, żeby przeznaczyć cztery godziny na, wiesz, na na to, żeby oni mieli przestrzeń, że tu pracują, skończyli personel i teraz wychodzą na środek sali i oni prezentują przed innymi. Wiesz, w tych, w tych scenariuszach próbowałam włożyć wszystkie kompetencje kluczowe, tak? Takie, takie kompetencje, bo tak uważam, że tak powinna edukacja wyglądać, że oni sami pracują zespołowo, wyciągają, jakby nadbudowują wiedzę, bo oczywiście jeszcze w tym pakiecie są karty, które uczeń może oglądając, jakby dobudowywać wiedzę. Oczywiście są linki do strony, do Wikipedii, są linki do to innych jest ten stron. Ten element Wikipedii, tak. mhm. Ja teraz to co opowiadam to o fragmencie tego scenariusza, prawda? Bo... To wszystko, co, o czym opowiadam teraz, jakby to jest właśnie ta, ta klimatyczna część, tak? Ale każdy scenariusz jest też połączony z tworzeniem otwartej wiedzy. I jest jakby wieloetapowy. I na którymś z kolejnych etapów, jakby oni zawsze w każdym scenariuszu dotykają tematu związanego z Wikipedią, dowiadują się, jak tworzyć hasło, co to znaczy rzetelność źródeł, co to są filary Wikipedii. Jakby to no, czyli wszystko tam jest. Nie uczą się w trakcie pracy nad czymś tak. ważniejszym. Tak. Bo to wtedy najlepiej Przy wychodzi. No, tak to... Jak przy okazji, nie? I myślę sobie, że wielkim plusem tego zestawu jest, ta, jest bo on jest naprawdę ogromny i trochę, mm, i trzeba mieć ze 4 godziny, myślę, żeby zrobić cały scenariusz, ale nauczyciel, właśnie przedmiotowiec, który sobie przeczyta ten scenariusz, może sobie wybrać też fragment. I też też go. I tak, który tak. na przykład do mojego przedmiotu jest, nie? No dobrze, to powiedz, co tam jest w tym zestawie, bo słyszeliśmy, że jest kostka Rubika, słyszeliśmy, mhm. że jest scenariusz, czyli opis tego, co można zrobić. Tak. Co jeszcze jest? No właśnie są gry. Mhm. Mamy tak, mamy kości opowieści. Uczniowie uczą się w różny sposób. Nie, nie wszyscy są uczniami analitycznymi, którzy słuchają i będą jakby, oni, niektórzy są tacy, nie wiem, może już dawno nie byłeś w szkole, ale mamy, wiesz, wie, oni cały czas się ruszają, cały czas coś chcą, wiesz, przegryzać, włosy, gumki, ołówki zgryzione, prawda? To są uczniowie, którzy potrzebują uczyć się w działaniu. I dla tych uczniów właśnie są karty. Te karty są podzielone, ich tam jest 20 po 5, czyli tam są na przykład karty wywołujące skojarzenia. Tam są karty z wiedzą, takie tak zwane wiedzowe, na których dostajesz informacje o tym, jakby taką treść. To, co często nauczyciel mówi tak, do uczniów. To ja wam teraz powiem na przykład: posłuchajcie, bo będę opowiadał jakiś mini wykład. To niektórzy to słuchają, a niektórzy potrzebują to obejrzeć, dotknąć, przeczytać samemu. Tak? Albo przeczytać koledze. Więc w ten sposób. Są karty, a co gdyby? Takie, wiesz, trochę na skojarzenia, trochę takie wybijające z oczywistości, bo też mamy bardzo dużo różnego rodzaju takich schematów, w których tkwimy myśląc o ekologii. Nie? Więc jakby trochę wybijające i pokazujące w innym kontekście. Więc to jest jeszcze do wykorzystania. No i tą grę. I na przykład mamy kości opowieści, na których są drewniane kostki. Też starałyśmy się, żeby to było też przy produkcji samych Ekologiczne. Tych ekologiczne. Mm. Więc tutaj trzeba było pogodzić jakby też trwałość produktu z, z ekologią. Starałyśmy się tutaj, InterSero było odpowiedzialne też właśnie, żeby to tak było. I z drewna właśnie są wykonane te nasze pomoce. No InterSero właśnie zajmuje się produkcją takich tak. pomocy Oni, szkolnych. Tak, mhm. tak, tak. I mamy kostkę Rubika. No jest plastikowa, mamy, ale to, jest też, to też chodziło o to, że jeżeli ty, nauczycielu, nie dostałeś od nas, bo myśmy tych pakietów wypuścili w Polskę, tam 14, chyba, czy 15 tych pakietów będzie krążyło po tych szkołach, prawda? I w tych 14 szkołach naszych, które są w naszych Wiki szkole. ale teraz każdy, my to też na konferencjach pokazujemy nauczycielom i pokazujemy im, jak pracować z tymi scenariuszami, i bibliotekarzom, zarówno i nauczycielom. Ty możesz sobie wydrukować wszystko, co tutaj jest. A kostkę Rubika masz? No, można kupić je stateczkę. To, te, to już, jest. No. Y, stomachion możesz wyciąć z papieru twardszego jakieś tekturki, nie? Więc oto kości opowieści możesz na kostkach, narysować nawet ręcznie te piktogramy, które my tam mamy, nie? Więc jakby to jest do zrobienia. Możesz z papieru zrobić też kostkę i po prostu ją możesz mieć. Więc to też było, żeby one były dostępne, tak, żeby to nie było coś za miliony monet, tak, które coś niedostępne dla ludzi. Nie będę z tego korzystał no bo skąd mam wziąć kostkę Rubika, prawda? Jakby to są dostępne rzeczy i możesz wydrukować scenariusze, a te materiały, które są dodatkowo, możesz sobie po prostu skompletować to jest łatwe. Mhm. Czyli to taki prototyp powstał. Tylko, i jednocześnie sposób na to, żeby samemu sobie coś takiego zrobić. Tak, Taki zestaw. tak, tak, to jest wszystko opisane. Dodatkowo, może ja tutaj, bo mamy w każdym scenariuszu patrona. Każdy scenariusz ma swojego patrona, dlatego że na przykład przy scenariuszu z recyklingami i odpadami mamy patrona, mamy człowieka Georgia Waringa który był takim protoplastą właściwie i to w XVIII wieku już prowadził segregację śmieci. Jego Aha. historia jest tutaj opisana i całość tego, tych um, scenariuszy zaczyna się, no ja to bym, ja lubię takie narracje, więc ja to bym... Storytelling. Tak, bardzo lubię, więc ja to bym w ogóle przyniosła brudną butelkę i powiedziała dzieciom, wiesz, no i młodsze dzieci, tym bardziej to też chyba lubią, że znalazłam list w butelce, otwora, otwieramy, nie, no dzieciaki, no. oczywiście otwieramy, więc, no i wyciągasz Taki list od Waringa, tam, prawda, który opisuje trochę swoją historię, a trochę mówi o tym, dlaczego on w tym XVIII wieku już zauważył, że trzeba segregować śmieci. No i od tego się zaczyna, tak? Potem mamy też drugą postać: mamy Junis Food. Ona z kolei zaraz zobaczę, bo muszę sobie tutaj otworzyć, kogo my tutaj mamy przy klimacie, przy klimacie mamy Junis Food. No i też jakby to, jest, to są też takie postaci, których uczniowie nie znają. Nie? Jakby to jest no, nie, nie, niepopularne w nie tak. ręcznikach Tak. I tutaj bardzo nam zależało, żeby. To była kobieta, prawda? Ona mówiła o CO2. Ona też w 1819 roku się urodziła, prawda? Więc ona już wtedy jako dziewczyna i w ogóle kobieta, tak? Jak wtedy jeszcze kobiety nie chodziły do szkół, nie mogły chodzić, nie? To ona wtedy zajmowała się tym, że ocieplanie. I ona już zaobserwowała, że klimat się ociepla i że. To CO2, no jakby to tymi tematami, tak? Gdzieś poruszała te tematy, no i oczywiście I dokumenty. Do Wikipedii jest oczywiście. Tak. rozumiem. Mhm. Tak, wszystko jest, więc jakby tutaj jak najbardziej. I jeszcze mamy trzecią postać przy scenariuszu z wodą, związanym, i to jest postać. Z... To Archimedes. No, Archimedes, no tak. tak, po prostu Archimedes. Więc one są naprawdę bogate. Kto, co mogę powiedzieć o tych scenariuszach, nie? I zachęcam do tego, żeby sobie go przeczytać, przemyśleć. I można po prostu też wybrać sobie z niego część. Bo całość, gdyby, gdybyś chciał zrealizować całość, to musisz mieć 4 godziny, nie? No to też jest fantastyczne, nie? Żeby to tak zrobić w całości. ale szkoła, Cały dzień niestety, właściwie, nie? Mm, można poświęcić i to niekoniecznie w klasie te zajęcia robić, tylko gdzieś na wyjeździe czy na wyjściu. Fajnie. Tak, mhm. ale muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo jeszcze powstał escape room. Bo trochę zaczęliśmy od tego rozmawiać o tym, że nie ja byłam odpowiedzialna za metodykę, prawda? I mówię ci tutaj właśnie o design thinking, że została wykorzystana metoda odwróconej lekcji, to jest po to, żeby uczeń przychodząc na zajęcia już miał Pytanie. w głowie pytania, jakby już miał jak pewien obraz, tak, żeby nie tracić czasu na lekcji na wprowadzanie, bo możesz właśnie już jakby zacząć konkretniej, nie? Tylko to jest y, też taka metoda, która bardzo dobrze się sprawdza, kiedy nauczyciel mówi ojejku, mam tylko 45 minut, nie? No to właśnie zrób tak, żeby uczeń przyszedł trochę przygotowany i tą część wstępną, kiedy ty nie mówisz... nie odrabiał lekcji po lekcji, tylko przed lekcją. przed lekcją, nie? Więc jakby to jest... Ale jeszcze chciałam powiedzieć o tym Escape Roomie, no bo to jest kolejna właśnie metoda, prawda? I Escape Room macie, drodzy państwo, słuchacze nasi, przygotowany w dwóch wersjach. Możecie go zrobić online, czyli znowu jest, bo są przygotowane tak materiały, żeby można było też pracować z dziećmi, kiedy pracują po prostu online, tak, na Teamsach czy na, czy na, na Google'ach. No to chyba w trakcie już powstawania tego projektu wymyśliłyście, tak? Bo to. Bo tak, to wtedy tak, się tak, zamknęły tak, szkoły tak, do. Tak, do... tak, tak. Jest... I Escape Room jest gotowy właśnie w wersji, zostajesz zamknięty w bibliotece. A i nie, nie wyjdziesz z tej biblioteki, dopóki nie rozwiążesz e, wszystkich zadań. E, I na stole leży, no jest otwarty komputer, leży Kryptex. no To jest wszystko, wszystko jest gotowe tak, że po prostu drukujesz tam 18 stron i wycinasz zadania dla uczestników, zamykasz ich, i to naprawdę fajnie, fajny klimat. Ja już też mi się udało zamknąć bibliotekarzy w, w, <laughs> i robili. Aha. Oczywiście łatwiej jest zrobić ten Escape Room po całej serii tych naszych scenariuszy, bo wtedy dzieciaki już mają wiedzę na pewnym poziomie, prawda? I mogą sobie już weryfikować, pracują w grupach, takich czteroosobowych grupach. No i jest tam ileś tych zadań. No jedne łatwiejsze, drugie trudniejsze. Czasami trzeba sięgać, no ale też, te, też jak w Escape Roomie. Wiesz, co zaobserwowałam, że no to znowu są takie naleciałości szkolne, że jeżeli wchodzę do Escape Roomu, to. Zaczynam inaczej myśleć, zaczynam poszukiwać, i nie wszystko jest oczywiste, tak? Ja kiedyś, będąc w Escape Roomie, poddałam się, już myślałam, no nie, po prostu to w ogóle jest jakiś bez Chyba się ktoś pomylił w ogóle, tworząc ten Escape Room. I słuchaj, i usiadłam na podłodze, już po prostu, no, proszę, już my wołaliśmy, już proszę nas wypuścić z tego Escape Roomu. Aha. Usiadłam na podłodze i słuchaj, dopiero jak usiadłam na tej podłodze, zrezygnowana, że no po prostu zapłaciłam tyle kasy i w ogóle ktoś się chyba pomylił. To zobaczyłam, że lustro jest specjalnie powieszone, i dopiero w lustrze się odbija odpowiedź i, i sugestia do pierwszego zadania. I to było specjalnie pomyślane, żeby nas doprowadzić do usiądziesz. irytacji. I dopiero z tej perspektywy, słuchaj, widzisz. I o tym rozmawiam bardzo często z nauczycielami, bo w szkole nie ma przestrzeni na to. Dzieciaki dostają gotowce. I nie mają przestrzeni na to, żeby myśleć, i żeby sobie pozwolić, właśnie na to, że a ten escape room jest tak zbudowany, że czasami trzeba. To wszystko, wszystkie rozwiązania są. Ale no, trzeba tak sobie. jest że ale jest to narzucony, no, narzucony jeden tok myślenia. Nauczyciel idzie jakimś tokiem myślenia i uczeń musi za nim podążać, bo jak się pogubi, no to już przepadł, prawda? Mm. I tutaj nie, ma, nie ma takiego żeby pomysłu, żeby własnym miał. Escape roomy są właśnie od mm -hmm. tego, nie? że właśnie dają nam tą możliwość takiego no, zrobienia trochę innej edukacji. I wiem, że na pandemii te escape roomy na Geniali, na takim narzędziu cyfrowym, bardzo, bardzo się sprawdziły i nauczyciele pokochali Geniali jest bardzo interaktywne, bo oprócz tego, co wszystko ci mówię o tej metodyce, o tych właśnie nowych metodach pracy z metodą design thinking na lekcji, to jeszcze chcieliśmy platać TIC, tak? czyli technologię. I jest bardzo dużo takich ćwiczeń, gdzie, na, gdzie uczeń ma zeskanować na przykład kod QR, który prowadzi go do Wikipedii, albo prowadzi go do jakiegoś obrazu cyfrowego, albo na przykład ma stworzyć plakat, albo ma stworzyć na przykład, chyba to było przy wodzie, że ma stworzyć mem edukacyjny, Czyli znowu ma jakiś zasób, linki do stron, gdzie są na przykład jakieś obrazy, gdzie jest woda, gdzie są. I to są obrazy, tak? Wcześniej dostał wiedzę o tym, jak ten obraz na wolnej licencji, jakby z uznaniem autorstwa, jak go pozyskać, jak go opisać. To wszystko tam jest w tym scenariuszu, on się tego nauczył. I potem za zadanie ma wykorzystać ten obraz i zrobić z niego mem edukacyjny. On już wie, że może, wie, tak, może tak? wie, jak go pobrać, wie, wie, co zrobić, zna, zna już program, na którym tam na przykład w kanwie, że można chmur Murkę dopisać, że można wierzyć. No tak jak memy, dzieciaki kochają memy i robią, i w ogóle są fantastyczne w ich tworzeniu, nie? I ta wiedza, wiesz, jak on takiego mema zrobi, no to potem oczywiście musi być wystawa, nie? Ta wystawa też może być cyfrowa, ale, ale żeby to potem też pokazać i żeby to docenić, nie? No piękne rzeczy opowiadasz, to zmieniacie szkołę, jednym słowem. <laughs> Marzymy o tym. Gdzie tego szukać w ogóle? No bo rozumiem, że Wy dotarłyście do 14, kilkunastu szkół. No i teraz to się ma jakoś samo rozpowszechniać? Czy, czy dalej są no, my, nasza robione? strona wikiszkoła.pl. No właśnie, mm. czyli jest miejsce, z którego można tak. te wszystkie. Wszystkie, nowinki działania, edukacyjne wszystkie działania, które robimy, to są działania. No, no, czasami tak jak mówisz, 14 szkół było zaproszonych do, 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 do programu, ale wszystkie wypracowane materiały, które powstają, one są wszystkie na wikiszkoła.pl i oprócz scenariuszy ekologicznych, tak, znajdziecie tam mnóstwo innych rzeczy, także i, i lekcje no które jeszcze Klara robiła, jak jeszcze mnie w zespole nie było. Także tam zachęcam do, do poszperania, bo tam coraz więcej rzeczy jest. No i przede wszystkim powstała też nowa zakładka do naszego nowego projektu bibliotecznego. No więc jakby kolejne rzeczy się będą pojawiać i warto tam po prostu zaglądać, bo tam są gotowe dla was materiały. No to zachęcamy. W takim razie pamiętajcie, że wszystkie linki w opisie do odcinka się znajdą. Łącznie z zdjęć tego fizycznego kompletą, który można sobie samemu wyprodukować albo postarać się o przechwycenie go, tak? Bo to taki przechodni będzie ten ty, ty, ty 14 tych kompletów jest przechodnich, rozumiem po, pomiędzy szkołami krąży. Każdy pakiet trafił do szkoły i jakby tam ten, w każdej szkole jest taki nasz ambasador, prawda, nauczyciel, który mhm. robi z nami projekty. I tak trochę jest jego zadaniem też, żeby ten pakiet żył w tej szkole. Także my odwiedzamy szkoły Przyjeżdżamy na zajęcia i ja, na przykład, jak byłam w szkole w Krakowie, to nie tylko ta nasza nauczycielka, która jest z nami związana i robi z nami projekty, e, tylko zaprosiła też innych nauczycieli, żeby mogli zobaczyć, żeby zobaczyli, jak to działa, jak to funkcjonuje, żeby mogli ze mną porozmawiać. Także w ten sposób, jakby zachęcamy i pokazujemy, promujemy te materiały. Żeby one żyły, żeby Tak, nie, żeby one nie, nie no, kurzyły no, się gdzieś tam. One na półce. są przygotowane w ogóle do przenoszenia, bo są w takiej dużej torbie, w takiej dużej Aha. siatce, którą po prostu można bezpiecznie przenosić. No to miejmy nadzieję, że będą sobie nauczyciele pożyczać nie tylko w jednej szkole, ale pomiędzy szkołami też. Pewnie przez wikiszkołę.pl można znaleźć też kontakt do osób, które mają te pakiety. Tak, na pewno tak, dlatego że też jakby te szkoły, one są też wypisane wszystkie mm -hmm. w tych. A, no ale właśnie. tak jak mówiłam, że jakby scenariusze są i. Mm, jeśli chcesz go wydrukować, wydrukujesz sobie, to dostaniesz tak naprawdę to samo, prawda? Bo w PDF-ach one wszystkie są. A tę kostkę Rubika, czy Stomachion, czy kostki opowieści, no to można też sobie zrobić samemu, więc to, no nie będzie tam worka, no chyba worek sobie uszyjesz już może, tak. tak. No, to można tak, można zorganizować. <laughs> Bardzo dziękuję. Violetta Matusiak była moim gościem. Dziękuję serdecznie. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski-wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia!